Lucy to jest historia, którą napisał Piotrek Subotko. No i pisał ją dla siebie. No, no tak wyszło z jakichś tam przyczyn, nie mógł tego robić i losowaliśmy. Ja wylosowałem, no i przede wszystkim bardzo się cieszę, bo to jest fajna historia. I z drugiej strony no, taką czułem no, odpowiedzialność jakoś ciążącą na mnie, tak? Na początku było słowo, czy tam jakaś myśl, którą się wysnuwasz, no i nagle to jest. Po prostu jakby można tego dotknąć, można usiąść, można wziąć w rękę, o, to jest, właśnie tutaj mieszka Lucy. Podoba mi się to, że tutaj jakaś taka ta nasza realność i to taka namacalna, ta tutaj warszawska się przenika z takimi wątkami troszeczkę bardziej odjechanymi i to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy ją lubię, nie wiem, czy bym lubiła taką Lucję, jakbym ją spotkała. Ja nie za bardzo lubię ludzi, którzy nie wiedzą, czego chcą. Problem Lucy polega na tym, że ona usiłuje to zagłuszać, ale nie do końca jej się to udaje, bo trochę nie ma tych zagłuszaczy.